Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle. A także Staszek, dzień dobry. A dzień dobry. O, to są te, to są gołębie Staszka, nie? To tak jakby. Czekaj, jak nazwać. Ty je nazywałeś? Hugin i. W Walheimie nazywałeś. Hugin i jakieś inne jeszcze. Kruki. A nie wejdziesz? Nie wejdziesz? Kruki. No nie, nie wejdę, to... no. To nie jest asasyn, że mogę się złapać tutaj. To będą gołębie Staszkina, nie? To tak dumnie się nazywa. Gołębie Staszkina. U Staszka w poprzednim odcinku byliśmy tam, gdzieś w pirackiej osadzie, kojarzącej się z Raymanem, więc... Nie tylko. Dzisiaj... O, z czym jeszcze ci się kojarzy? O kurde, Sea of Thieves, co? Na pewno. No, Ubisoft znowu chyba, tak? Nie, Microsoft chyba, no Microsoft. Ale... A co oni tam, Ubisoft, tworzy? Coś z pływaniem statki, coś, mi nie może... Bonsy jakieś? Bonsy? Bons, tak, tak, coś, e-bonsy? Coś takiego. E-bonsy? Bonersy, no od razu e-bonersy, już. No. Powiedziałem ci, że kotwica ci w zęby w ostatnim odcinku, patrzę, jest kotwica, widzisz? Ale zębów że brak. Kotwica, ale zębów to chodź na tego Hazelnata, nie? To idziemy w prawo. Ostatnio byliśmy w lewo. Nie mogę tu wejść, halo, a nie widziałem poszedłeś ściany. Do Hazelnata, czy... Prosto, a tu, dobra, idę tu z tobą. Chciałem, ale i co, tu nie ma można. Nic więcej? No zobacz sobie. To jest jeszcze przejście prosto, sam. Nie? A idź tam prosto, powodzenia, idź. Idź. Aha, i tu nie ma przejścia. No to trzeba, ale to może jest jakaś wajcha, która nas tam... No dobra, to w takim razie musimy iść tam prosto. Tu są cztery kierunki. No to nie mówiłem właśnie. Nie wcześniej. Słuchasz mnie, to nie tylko nie zauważyłeś, ale nie słuchasz mnie. Patrz, i tu można iść prosto. Fallout. O, a Fallout to? Wypadnij za? Nie, chodzi mi firma, jaka produkowała Fallout. A, jakaś dziwna, bez testa, tak? O tak, a ty jednak kojarzysz trochę to AAA świat. No, pogrywasz po kryjomu, idziesz oczywiście, za mną? Ja po prostu więcej wiem o AAA-ach niż ty o indykach, no dlatego... Gdzie tak. Jesteś, że ciebie nie ma? Ale ty powiedziałeś, że wiesz, że jest Vault. A, i tu jest, ale on też jest zamknięty. O! A wiesz tak. Co? No. Chyba rozwiążę zagadkę. Dawaj. Znaczy, a gorzej jak to trzeba tutaj na pomniku, bo można zaskocz było... mnie. To coś, co ułożyliśmy na statku ostatnio, można było podnieść. No. Możesz to zabrać, faktycznie. Może to może na do tej kotwicy da radę, no to jest póki co jedyne miejsce, jakie przychodzi na myśl. Gorzej jak... A co tak wolno biegasz? O, zabrałeś mi? No to co tak wolno biegasz? Ale z drugiej strony, czy to by miało sens, że to możesz tu na kotwicę odwiesić? Tak, no widzę, ten sam kształt zobacz jest, nie? No kształt też tak, okrągły. Ale czy to coś tu uruchomi? Czekaj, no mogłeś zabrać, czy to myślę, że to dla zabawy ci zabrałem, no. No widzisz. O. Tak, mogę tak. To odłożyć, no. I co teraz? Ale może coś się otworzyło tam dalej. A może trzeba wrócić do hapelu? No dobra, to zobaczymy, co z tym wyjdzie. Kurde, to wracamy, to ma sens, nie? To co, ciągniemy? A? Nie mogę na to. Animacja tego jest przepiękna. A widzisz? Co to daje? Co to daje? Może to jest potrzebne do tego, do tej konstrukcji, która jest w Chapel. Pamiętasz, tam jest taki... To taki dildo mega takie przerośnięte, no. Jak ci się to skojarzyło z dildo? Wytłumacz się. Wszystko może być dildo, nie? To... Jeśli jesteś wystarczająco odważny, rozumiem. Tak, tak. Czy ktokolwiek jeszcze z was przegląda 9gaga, bo ja przestałem od jakiegoś czasu, bo tam jest taki już... Za dużo? Tak. Takich rzeczy? Popsuty. Popsuli 9gaga, no. Ale faktycznie, to tylko, że wiesz, to i tak nam nie daje rozwiązania, jak... Być chyba, że jak to wsadzimy... O! Co jest? Poczekaj! Czy widzisz to samo, co masz ja? Jeszcze jedno? Masz jeszcze jedno? Mm-hmm. Patrz! O! I masz też? Ale nie niesiesz. Nie, bug był. Okay. To jest zbugowane. Bo teraz pytanie, czy jak to wsadzimy, to nam się odblokuje przejście na dole dalej? Czyli ma mam sens. Taki otwarty, ale zamknięty świat? To miałoby sens, bo nie możemy i tak nic więcej zrobić, więc może coś nam się teraz otworzy. Ale to jeżeli byśmy musieli za każdym razem wracać tutaj z jakimś elementem, backtracking, to tak ci powiem. Backtracking. Backtracking. Chyba wiem, gdzie to by można było wsadzić. Patrz, i tu są takie obręcze, no i wszystko ma nabiera sensu. Tylko w którą to wsadzić? W to, którą możesz pewnie. Czy we wszystkie możesz? Każde mogę. No to wkładaj w którąkolwiek. Nie będzie to... O! Co, dobrze wsadziłem? Może. A może to bez znaczenia, które? Tak. The Coordinator! Dostaliśmy achievement. O, no dobra. Coś widać? Nie. Problem polega na tym, że trzeba jeszcze dwa takie tu przynieść. Czyli jednak więc przenosimy element. Co, wracamy. No cóż. I rozwiązała się najważniejsza zagadka.
że będziemy tu jednak wracać i z jakiegoś powodu zostawili nam te drzwi otwarte. Jakiego, nie? No. Ale przyznam, że trochę moim zdaniem jest to... Gra na czas. No właśnie. To tak strasznie dużo trzeba tu... Jeszcze ten drugi gracz jest spowolniony, jak biegnie. To tak... Czemu nie postawili tego na środku właśnie w tym zamczysku? No nie? Tak, myślałem gdzieś, że ten pomnik, nie? Że pod nim to myślicie. Ciągnij. Hi. Jest wagonik, no, to ładuj się tu. A to taka powtóreczka z drugiej strony, tam były takie, wiesz, takie górskie wyciąga, to masz taki wagonik. To teraz nawiązanie do Corkeepera, który niebawem dostaje update. A myślałem, że słowo wagonik ci się z jakimś innym słowem skojarzyło. Nie. Ja wiem, do czego zmierzasz. Kiedyś zagramy w to w koopie, ale jeszcze nie. Czekaj, to do czego zmierzam? Zagramy kiedyś w Minecrafta razem, nie? A wagonik do Minecrafta? Nie, mi słowo wagonik. Wag... O Jezus. Jak wag i konik, nie? O Jezus. O Boże. To jednak nie wiesz, do czego zmierzałem. Nie. No, mnie zaskoczyłeś teraz. Totalnie. Byłem nieprzygotowany. Myślałem, że wagonik Minecraft, nie? Nie. Wagonik. Tak. Aż tę smarkę, żebyś musiał to wyciąć. Masz zabawę na wycięciu, żeby moje smarka nie wycinać. Dobrze. Co? A, jedziemy dopiero. To się ładowało dopiero. No wiesz, no, ktoś z obsługi musiał podejść, nie? To ogarnąć. Zabezpieczyć nas. Ojej, myślałem, że będziemy już na miejscu. No. No to znowu możemy jakieś dysputy prowadzić, bo mamy chwilę przerwy. O, może to wagonik to mi się z samochodami skojarzyło, nie? Bo masz te wag, oni robią te chyba Audi, Volkswagen. Ważą twojego konia chyba po prostu. Też, wag, konik, no. Mnie ciekawi, a właśnie, ty jesteś fanem roller coasterów. Nie mówię o Roller Coaster Tycoon, tylko tak, o takich prawdziwych, że powiem lubisz. Tak. Dopóki nie zrobiłem prawka, to nie lubiłem. I nie wiem, skąd to się wzięło. Póki nie byłem kierowcą, to było dla mnie tak, że podchodziło mi pod gardło wszystko, nie? I tak, takie o. A teraz jak jeżdżę samochodem, czy odkąd jeżdżę samochodem, to mnie to jara, nie? Że taka prędkość i coś takiego, i że to jest fajne. O, jakie miejsce fajne. No. Ja powiem ci, że ja nie lubię. Jakoś ten zastrzyk adrenaliny mnie kompletnie nie jara. Musisz zacząć jeździć samochodem, nie? Tak. Może dlatego. No. Może dlatego. Oby mnie żadna, kurczę, choroba lokomocyjna nie dopadła, bo wczoraj wracaliśmy z działki autobusem, z działeczki sobotniej i kurde co? I tak mnie zmuliło w pewnym momencie w autobusie, że normalnie myślałem, że bełtnę na sąsiada siedzącego obok. Ale to jest druga rzecz, która mi przeszła. Siedziałem tyłem. Zacząłem jeździć samochodem, to też przeszła, ja wcześniej się męczyłem. Tak, wcześniej się męczyłem, a potem mi przeszło, więc dlatego to może się łączę z tymi wagonikami. Kurde, nigdy nie miałem choroby lokomocyjnej, więc to jest... Zastanawiam się, czy to ma znaczenie, czy siedzisz tyłem, czy siedzisz bokiem, jak masz ułożoną głowę, czy to może spowodować, że będziesz miał jakieś takie... Czy jakiś żul przed tobą nie siedzi w autobusie? O, no wiesz jak to jest z żulami i menelami i wiesz jaki jest... Zapach, nie? Do tego dążę. Syndrom menela. Nie, menel jedzie autobusem i autobus jedzie menelem, a, nie? tak, to słyszałem. O, patrz! Strzałkę, iksik, będziemy patrz! Pąkle! Bioshock! Tu jest... Pąkle? Tu jest tentakle z pąklami. No, hentai, tak? No to te Batyska. Twoje visual novele, nie? O, patrz, a to są te rysunki, które widziałem tam... A, to tak wykorzystali ponownie. O nie, ktoś będzie musiał nurkować. Potwór, nie potwór, byle miał otwór. Ej, zobacz, to mi się kojarzy z Bioshockiem pierwszym. Bioshockiem, nie? Jesteś zaskoczony tym porównaniem? O, czy to w Bioshocku była mała dziewczynka i wielki typ właśnie z takim hełmem? Czy to mi się coś popieprzyło? Wydaje mi się, że dobry kierunek, ale to jest ten, który mam do nadrobienia, nie? A, ty nie grałeś? O, ja tu chciałem powiedzieć. Ten taki w chmurkach, tak? O tego ci chodzi? Nie, to ten Bioshock w chmurkach to nie był z taką towarzyszką? A, to tak, to w tego nie grałem. Ale ja mówię o jakichś pierwszych Bioshockach, nie, to jedynka, dwójka, była ale jakaś mała dziewczyneczka. Gdzieś tam z obrazka coś tego kojarzę. No. Kilkulatka nawet bym. Czekaj, to kto bierze ten hełm na ryj? A możesz podnieść? Kurde, no i przez ciebie założę sobie na głowę go teraz. Ale co, możesz go podnieść? No przecież on był interaktywny. A to nie widziałem tej interakcji. A ja. To nic, to w takim razie ty nurkujesz. A ja cię opuszczam. O, a ja już wiem, jak cię mogę puścić tam na dół. Ale mam na głowie teraz. O kurde, nie ty powinieneś to mieć. No czemu tak zepsułeś? No to daj. To podejdź do mnie, to zabiorę ci z głowy. Jest jakiś tutaj jest wskaźnik.
Zielony i czerwony, o ja. Dobra, idę. Ty, no, czuję się jak Lord Vader teraz. Oddychasz? No. Czekaj, użyj. A, mogę. O, możesz. A to nie wiem, czy ja to fajnie, chcę. Fajnie, nie? No. Już masz. Ale to widziałeś, tam był trup. No. Czy to, to nie działa? Nie mówisz, że jesteś moim ojcem? Stepfather. A, your stepfather. O nie. To znowu idzie w zły kierunek. Dobrze. To Max co, to, one to ja nurkuję? O, no. Oj, idziesz. Już? Czemu mnie zamknęło? Ja nie wiem. O, o. Do wody! O. A dobra. O Jezu, dobra, jesteś. Weź to ze mnie może. Czemu to się do wody. A, jak wejdę? Czy tam... Czy, tam jest dźwignię jeszcze jakąś po tak, boku. Tak, tak, ale się? A weź tutaj, wejdź do środka, bo ja cię nie widzę w środku. No jestem. Nie, nie ma cię tu. To, czekaj, do czego to jest? Do środka. Aha, i da się jakoś... A zamknij się drzwi. Takie... No to ja nie... O, dobra. I możesz wejść drugą A, stronę, z nie? Drugiej strony. A, no. To teraz mnie widzisz. To jedziesz. Aha. No pa. Aha. A ja mam drzwi otwarte, więc coś idę gdzieś. Pochodnia mi nie działa. Ojej! O nie, nie. Pochodnia mi nie działa. Pod wodą pochodnia? No. Ciekawe czemu. Ty, no weź, piszemy do supportu Steama, żeby to naprawili. Że w misji, gdzie się wschodzi pod wodę, nie działa pochodnia. Nie wiem tylko, co z powietrzem mam zrobić, bo tak by mi się kończyło. No masz tam wskaźniczek, nie? No. Coś pociągnąłem, coś się dzieje u ciebie, ciekawego czy nie? O kur... O, jesteś, widzę cię. Halo, siema, ja mam tlena, ty nie, ha, ha, ha. A, to ty masz taką fajną ten, to dobra, prowadź mnie, co dalej? Co ja? Jo, ile tu jest fajnych rzeczy! Dobrze, że nie jestem pod wodą. Przepuść mnie dalej, ja potrzebuję tlenu. Co ja mam zrobić? Czemu ja spuściłem powietrze tutaj? Tu o jest... nie! O nie! W tej grze jest lama z tymi... Lama ze skrzydłami, co A jest w tej A mam ją grze? Też. Lama Pelama. Ze skrzydłami. Peglama. O, może tu mogę sobie tlen ja, uzupełnić. Widzę, uzupełnij co, ja tlen. Widzę mega dużo mapek. Pompuj widzę. Mi tlen albo coś. Jak ci mam pompować nie tlen? Nie wiem, podłączyłem się pod jakąś rurę, która wygląda jakbyś mógł mi zapompować symbol. Tlen. Jaki symbol co? Ma ta symbol. Rura? Ja tu mam milion symboli, rura. Żeby ci... Rura jak rura. Symbol nie to wiesz, rura? Jak rura wygląda. Wiem jak rura wygląda, ale nie wiem jak wygląda potrzebuję symbol tlenu. Rury. Nie ma tlenu. Giń. Czekaj, nie wiem co mam zrobić. Kompletnie, spanikowałem przez ciebie. To czekaj, tak tu mam kolejną rurę. No bo ta rura wygląda jakbym mógł się podpiąć i sobie obróć? Odtykać. O, coś mogę, wiesz co, mogę obracać rurami, ale ja nie wiem skąd tlen idzie. O najgorzej. Nie mam bladego pojęcia skąd ten tlen idzie. Na razie. Musisz coś tam wykminić jak ja ten tlen widzę mnóstwo, słuchaj, a powiedz mi jakieś masz symbole, bo ja tu widzę mnóstwo mapek i mogę ci mapkami gdzieś nie wiem, gdzieś idę cię. Na... Dobra, idę się utopić. Czekaj, no ja czekaj. Mam pełną rur, z których bym mógł teoretycznie tlen jakoś zasać, ale dobrze. To chyba musisz iść nad tymi rurami i klikać, tylko że ja już ci nie powiem, gdzie teraz jestem. Okej, okay, bo ja mam jakieś dobra, tu rury, ale tak ja to umrę, mogę obracać. To rozumiem, że wejdę na początek, nie? To tam się zgramy czekaj, jakoś. No spróbuję cię uratować, tylko powiedz mi, co widzisz. No ja widzę, chodzę tunelami, kurczę, tak byłem koło tej lamy, to może... O, dobra, mam symbol z czerwonym rąbem. Taki... Dobra. O, znajdź jakiś symbol z czerwonym rąbem, żeby mi dać rurę. Mam wrażenie, że przed chwilą widziałem symbol z czerwonym to rąbem. Pchaj, pchaj, bo jestem bliski śmierci. Czerwony ale rąb. Ale ja nie ładuj, mam, jak ci włączyć tlen jeszcze. Pompuj, pompuj w czerwony rąb. Teraz? No. Dobrze jest? Coś? Nie, nie jest dobrze. A tu muszę przejść, żeby to włączyć. O ja, ale to nie jest łącz. Takie łatwe. Umieram. Trudno, nie jestem w stanie ci pomóc, jestem koniem. Nie wiem jak tlen dostarcza się jeszcze, no to wiesz. Ja widzę tylko mnóstwo symboli i rury no, mogę znaczy, teraz wydaje mi się, że po prostu będziemy musieli chodzić od rury do rury i ustalać, kto, tak. Gdzie tam, która rura daje tlen w tym momencie. Zdecydowanie. Nie? No, i teraz już się zgubiliśmy, tak, więc już a gdzie ty tak... jesteś? No ja jestem przy tym rąbie cały czas. A to żyjesz jednak? Nie, no umieram sobie powoli, no znaczy... Aha. O dobra, umarłem. Właśnie, się świat... jak umierasz? Tak szaro przed oczami. Teraz okay. Widzę wspomnienia, nie? Jakie pierwsze wspomnienie widzisz? Zamek, śnieg. Aha. A to są prawdziwe wspomnienia? Myślałem o twoich. O! Wygasiło mi ekran. No, też umarłeś. Popsułeś. Jesteśmy popsułeś. Połączeni. I co? Dobra, jesteśmy znów okay. Tutaj. Dobra, jesteśmy dobra. Przy wejściu. Jest, oj, tu jest chyba nawet tlen w ogóle. Weź zobacz, czy możesz z niego zassać. Są bąbelki, tak, mogę. No i coś takiego okay. Mieliśmy zrobić tam dalej. Okej, okay, okej. Okay. No dobra, to słuchaj, to ta rura u mnie ma symbol takiego kwadratu, ale
Rąb, tylko że z takimi kolcami. No rąb z kolcami, no możesz sobie wyobrazić. Ale no, shuriken trochę, tak. To chyba nie ma żadnego symbolu, przynajmniej nie widzę nic w okolicy. Bo nie wiem, czy te symbole będą miały jakieś znaczenie, ale teraz... Skąd ten tlen? Czekaj, muszę zobaczyć skąd ten tlen... Może to jest podświetlone, bo na przykład dostarczam tu tlen. To czekaj, ja sobie otworzę drzwi i wrócę tutaj, zanim by to było... A, te drzwi już są otwarte, okej. Okay. No to teraz idę w stronę lamy, nie? Poczekaj chwilkę. Bo ja tu patrzę, jak mogę puścić rurami tlen, tylko... Ja będę musiał jakoś ten tlen ci dostarczyć dalej. No, tak, pewnie jak go dostarczę, to się podświetli, ale... Dobrze, to powiedz mi, co widzisz, bo ja widzę dużo mapek też, nie? Jestem przy lamie i mam dwie rury przy lamie, ale ani jedna, ani druga nie działa. Ja mam lamę z wykrzyknikiem tu pokazaną. No. To ta lama z piórkami, nie? Tak, znaczy wiesz co, ja widzę... Poczekaj, bo ty musisz stać mimo wszystko jednak obok tego tlenu na razie. Co, bał się wracać? Znaczy tak. Jeszcze mam dużo powietrza, więc możesz na chwilę kombinować, nie? Bo ja patrzę, próbuję zrozumieć, gdzie ty jesteś. Bo mam sześć mapek. Sześć mapek z takimi, no... korytarzami, jak w Dungeon Crawlerach. No, to pasuje. Są różne symbole, no. Różne rury i różne rury mają oznaczenie z tlenem różnymi symbolami. I ja muszę wiedzieć, które ci na początku pewnie przestawić tlen, żebyś mógł dalej pójść. Tak. Bo mi ten tlen później jest potrzebny, żeby drzwi otwierać. No, ale tak będziesz przestawiał tlen, to ja mam widok na dwie rury. To ja będę patrzył, czy tu wylatuje ten tlen, czy nie. Dobra, ale jakiś symbol, możesz mi opisać jakiś symbol najbliższy? Lama. A to dobra, to jak patrzysz prosto na lamę, tak żebyś miał skręt w prawo, w lewo i za siebie, tak stań. Czekaj, to w prawo, w lewo, dobra, no mam tak, mam trzy tak. Trzy ścieżki, no. Jak pójdziesz tak, w prawo, tak. Pójdź w prawo i po prawej stronie będziesz miał prawdopodobnie jest rurę. No to i jakiś symbol obok niej. Nie, muszę na razie dowiedzieć się, czy jesteśmy się w stanie dogadać. A nie możesz symbol tej... jest przy rurze? Nie, ma nie masz żadnego. Symbolu. Nie, i przy drugiej rurze też nie ma symbolu. A nie możesz puścić mi tlenu tą rurą? Ale to nie jest takie proste, bo jeszcze nie wiem, jak działa puszczenie tlenu. Kurczę, bo mi się kończy powoli ten tlen. No to wróć, jakby... wróć do poprzedniego. Wróć. Wiesz, jak wrócić? No, wiem. Powiesz mi, jak wróciłeś, żebym wiedział, skąd przyszedłeś? No, tam, gdzie mówię, że mam ścieżkę za sobą, to przez tą ścieżkę teraz przechodzę. Okej, to wróć i wróć do tego tlenu jeszcze raz. To zaraz się dogadamy, co z tym. No. Jesteś, dobra. Chapaj tlen. Dobra. No. Dobra, bo to jest taki symbol, mi się wydaje, że... Teraz... I stój tu jeszcze, bo potrzebujesz tlenu. Nie wiem, czy tu widzisz cokolwiek, widzisz w środku, co jest znaczy, wiesz po mojej co? Stronie? Nie, nie widzę, widzę tylko, nic? Że masz pełno rur. Albo no przy właśnie. Tym czymś, ale to ci otworzyłem, to był taki harpun. Symbol z harpunem i macką wokół niego, nie wiem, czy to coś znaczy, daje. Ja wiem, gdzie muszę doprowadzić tlen teraz, tak? Tylko żeby doprowadzić ten... Czekaj, muszę zobaczyć, jak rury idą, daj mi sekundę. Patrzę, jak idzie rura tu, czy jakbym obrócił to pójdzie tutaj rura. Wydaje mi się, że teraz... Tak, dobra, słuchaj, idź do lamy. Chyba dostarczyłem ci tlen do lamy teraz. Tak, bo nauczyłem się, to jest generator tlenu, to wielkie gówno. Taki boiler jest i on generuje tlen. I muszę dostarczyć tak rurami, tak, jest tlen dojść. Niedaleko jest tlen. Lamy. Tak, no, tak, po jednej stronie, po drugiej stronie nie ma tlenu. To teraz weź tam sobie tlen i pójdź dalej tym korytarzem, bo ja widzę symbol kotwicy i jestem ciekawy, co to jest symbol kotwicy. Możesz mi opowiedzieć, co widzisz. Ej, podoba mi się ta zagadka. Symbol kotwicy. No, to nie ty umierasz, nie? Znaczy też umierasz. Tu mam strzałkę w lewo, że mam iść. A, ale mam też kotwicę i przy kotwicy mam pokrętło, mogę je przekręcić. Przekręć, bo ja nie wiem, co to jest kotwica. No, przekręca? Coś się... Tak, coś się stało u ciebie? Już przekręcone. Nic, ale może... Dobra, okej, okay, rozumiem. Co rozumiem. Jest? Ja mam zamknięte niektóre pokoje i niektóre pokoje mają symbole. Mhm. Więc jak dojdziemy do konkretnych symboli, to pootwierają się wyjścia i drogi i będę mógł dalej cię prowadzić, a jedną drogą pewnie do mnie przyjdziesz w ogóle, jak znam życie. Mhm. To teraz dobra. Pytanie, czy mam iść dalej gdzieś, jak przy tej kotwicy byłem, czy iść za strzałkami? To teraz wróć sobie do tlenu na razie, bo próbuję rozkminić, jak cię puścić dalej. A, to ja się tutaj będę przyssany do rury, no. Będziesz przyssany do rury? Jestem pewny, że musi być tak, jeżeli masz mieć tutaj tlen. Okej, okay. Doprowadziłem tlen do symbolu Hollow Knighta. Lisa, powiedzmy, żebyś ty mógł zrozumieć. A to jak do niego mam dojść? Patrzę, bo teraz idę do mapek.
Bo się zastanawiam, czy iść za strzałkami, czy tutaj przy tym też mogę sobie prawo-lewo chodzić. O kuźwa, no nie wiem jak tam dojść. Dobra, a powiedz mi... Przejdę się prawo-lewo, zobacz co tu słychać. Dobra, bo powiedz mi jakie są symbole, bo wtedy mogę cię nakierować, gdzie masz iść. A, nie, bo póki co to widziałem strzałki tylko takie, gdzie mam iść. Ale one chyba mi sugerują, gdzie mam iść. Nie? Ja wiem, gdzie się tlen otworzył, ale nie wiem... Ja cię muszę doprowadzić do ważnych miejsc. Czyli to są ślepe zaułki, nie powinno być aż tak źle. To idę po ten tlen. Z powrotem wróć, i ruszamy wróć, dalej. Tak. Nie? Wróć, bo mi ten tlen jest potrzebny też, żeby niektóre drzwi otwierać. Nie? To mm-hmm. jest ten problem. Na razie wróć do lamy, zobaczymy co dalej zrobimy. No i idę. Idę za strzałkami. Zobaczymy dokąd one mnie doprowadzą. Ale to gdzie ty poszedłeś, skoro ja widzę, że tutaj wszedłeś, to tu jest lama i tu są jest strzałki. Czyli tam, gdzie była kotwica, nie ma przejścia? Nie, nie. Okay. O, mam kolejny tlen przy strzałkach był. I jestem, czekaj, i tu mam tlen, a obok mnie jest kolejna lama, ale jakby... Ze ślimakiem? Ślimakowa, no. Bo to ci ten tlen ci otworzyłem, dobra. Ten no. ci tlen otworzyłem. Ale to teraz powiedz mi, jak poszedłeś, że się tam znalazłeś? Bo to dla mnie jest zagadka, bo ja mam 6 różnych wycinków map, nie wiem jak chodzisz. O, to co mam ci powiedzieć, jak wyszedłem z... No to jak była ta kotwica, no. to co tam przekręciłem, ty widzisz, gdzie ja przekręcałem tę kotwicę, czy wiem, nie? Gdzie jest, wiem, gdzie byłeś przy kotwicy, tak, bo ja cię tam nakierowałem na tę kotwicę. To w zupełnie drugą stronę, tak, tak, równolegle do kotwicy. Na sam koniec korytarza poszedłem, na końcu skręciłem w prawo, lewo i tuż miałem rurę z tlenem. I jeszcze raz w lewo była ta ze ślimakiem, ten lama. Dobra, dobra, no ty jesteś tutaj, tylko jestem ciekaw, jak to się łączy z tym. No nieważne, to chyba nie jest istotne. No. Dobrze, to teraz masz tlen tutaj, tylko teraz... Dobra, bo słuchaj, bo już możemy powiedzieć, do czego ty dojdziesz, bo... Ty teraz, jak pójdziesz tym korytarzem prosto, jak wykręcisz... Mhm. I pójdziesz prosto długo, bo długo będziesz szedł prosto, nie wiem, gdzie wyjdziesz, więc będziesz musiał powiedzieć, gdzie wyjdziesz. A strzałka mi mówi, żebym zaraz w lewo skręcił. To iść prosto, czy za strzałkami? Pójdź w tym korytarz, który nie szedłeś, bo ja nie wiem, jak... Czekaj, jak ale wiesz co, ja może tutaj będę w stanie drzwi otworzyć, czy nie? Nie. Drzwi? No to ale te będę opisać. W stanie otworzyć. Coś, o drzwiach możesz mi powiedzieć, ale bo ja to mam ja dużo tam innych miejsc. Nie poszedłem daleko, tylko blisko. Wiesz co, ja tu otworzę sobie jakieś drzwi, może to jest jakiś skrót na początek. Tak, to jest skrót na początek, ale to może mam tlen. Chyba, że wyłączasz ten tlen. Nie, 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 cały czas tlen działa. Ja no to dobrze, to już mam, jakbym zginął, to już mam skrót na przyszłość. Patrz, wróciłem na początek. Tak? Widzisz jesteś mnie za szybko. O, jesteś, tak, widzę cię. No. No słuchaj, bo na pewno musimy dojść do meduzy, żeby mógł odblokować kolejne przejście. Musimy dojść, mówić na razie symbole, i musimy dojść do koła sterownego. Mhm. Tylko kurczę, ja wiem, że ty masz tam dwie ścieżki. Musisz no to wracam, tak mi mówię, że mam iść prosto od tego ślimaka. Tak, 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 to tak, wracam. prosto, bo wtedy to jeszcze to jest... pewnie będę musiał wrócić, ale póki co idę prosto od ślimaka. Idź prosto i powiedz mi, gdzie dojdziesz. Opisz mi to miejsce z symbolami, ja ci powiem, co ci mogę zrobić. Tu pływają rybki, gdzie jakaś rura. I mam meduzę z mackami, mogę pociągnąć, ciągnę ci meduzę z mackami. Ciągnij, otwieram tak, meduza pokój? Jest ważna. Meduza otwiera mi na pewno przejście do kolejnego możliwości, kolejnej manipulacji no, tlenem. No, to masz otwartą meduzę, a ja muszę wracać w takim razie. A ja wracam. Czy zaraz będę blokował ci jakieś wyjście do starcia. Nie, chyba nie, co najwyżej możesz mi... A, chyba, że będziesz mogę mi ci tlen zabierał. Nie, zabieraj mi tlenu. Tlen mi się przyda. O, to już coś pozabierałem. Jeszcze nie zabieraj, muszę tutaj... No. A ty gdzie jesteś? Przy lamie? Wróciłem do tej lamy ze ślimakiem po tlen. Posłuchaj, to masz tam tlen? Albo no dałem jeszcze ci mam. Teraz tlen. No. Okej, posłuchaj, bo jak co, to do głównego wyjścia zawsze będziesz miał tlen. Tam nie mogę ci zabrać, ale będę mógł ci zabierać z innych miejsc, żeby otwierać ci tlen w innych miejscach. Dobra. To ja muszę chyba wrócić teraz, bo tam była jedna taka długa droga, w której jeszcze mnie nie było. Ja cię jestem w stanie... Kurczę, jakbyś... Może jak znajdę ci jakieś przejście. No może znajdę, bo to jest jedyna droga, gdzie jeszcze nie byłem, więc to musi być jakieś miejsce z dwoma drzwiami i taki jest w sumie struś ślimak. Jak tam byś doszedł, to tam cię mogę tlen doprowadzić. Struś ślimak. Struś ślimak. A nie, to jest też ślepy zaułek. Heh. Musisz podróżować tam i mówić mi, co znajdziesz, to wtedy mogę cię pokierować. Póki co ślepe zaułki. Znaczy, bo są jeszcze jedne drzwi, do których mnie strzałki prowadziły, ale one są zamknięte. Ty możesz otwierać drzwi, czy nie? Nie wiem, ale ja mam jakieś... Myślę, że to jest wyjście.
z którego będziesz mógł wydostać się. Tak mi się wydaje, że znalazłem mapkę, jak możesz wyjść. Wszędzie, to... A czy obok tego miejsca z drzwiami jest struź ze ślimakiem? Bo jeżeli nie, to nie wiem, o jakich drzwiach mówisz. Chociaż tu są jeszcze drzwi. Ale wszędzie są jakieś symbole, więc musisz mi dokładnie opisać. Znaczy, przy tych drzwiach jest symbol, ten taki czerwony rąb, jak gdyby. Czerwony i tu mam też rąb? Tlen teoretycznie, no. Takie znaczy... Rąb inaczej. A nie masz drzwi z dwóch stron? Rąb... No to mam, tylko te jedne udało się otworzyć, a drugie są nieotwarte, no. Czekaj tam, bo to jest właśnie miejsce, gdzie chcę ci tlen doprowadzić, tylko muszę zobaczyć, jak to zrobić. A tutaj mam rąb, bo może jak tlen tu doprowadzisz, to się drzwi otworzą. Chyba, że to jest też skrót z drugiej strony wyjście. Czekaj, bo idę rurami. Kuźwa. I chyba tu muszę przestawić. I czy... Kurde. I to może muszę przestawić? No to wiesz, tu muszę znaleźć przejście rurami, które jest właściwe. Mhm. Ale widzisz, to jest środkowa rura chyba jest potrzebna ci, żeby to móc odblokować. Czyli to. O Jezu, ja tam na górę nie wejdę przecież. Pogięło ich? A tu jest ta rura. Zaraz ci pozamykam wszystkie przejścia, będzie śmieszne. Kurde, no wydaje mi się... Zaraz. Kuźwa. Trochę jest zabawy z tym. Jak coś będziesz musiał wrócić do lamy pewnie. No, gdzieś na, albo na początek sobie wrócę po ten tlen. Tylko która to jest rura? Kurde, bo tutaj jakby... Która to jest rura? To jest chyba prawa rura, czekaj. Może jestem już blisko, żeby ci to przypuścić. Ja już wróciłem to po tlen na początek. Jest tlen przy tym rąbie. Mogłeś zaraz zobaczę. No, mogę. Masz tlen przy rąbie. Mówiłeś, wracaj. Że na wszelki wypadek wróć, ale widzę, że jesteś tu. To teraz spróbuj dojść do tego rąbu, bo poustawiałem już rury tak, żebyś miał. Może udało się drzwi otworzyć. Może to coś jeszcze otwiera, faktycznie, no. Dobra, przy tym rąbie jest jakiś znak zapytania. Otwarte drzwi są przy nim, no, nareszcie. Czyli, czyli ja interpretuję moją mapkę. Ale najgorsze, tak, że mam zejście niżej przy nim. Że jak ci doprowadzę... Poczekaj, musimy coś ustalić. Jak ci doprowadzę tlen do danego miejsca, to chyba otwierają się drzwi obok tak, tego też, tlenu. Tak, też może być. No. Ale musisz mi teraz opisać... Tam musi być struź ze zejście na dół mam. No to zobaczę. Wbijam na dół i... Poczekaj, już nie wrócę. Wbijaj nigdzie! Jeszcze. Ale tu już nic więcej na tym poziomie nie mam. Ty nie powiedziałeś mi w ogóle o tym, że tam jest struź ze ślimakiem. A on tam bo nie jest. Mam. W tej samym lokacji jest struź ze ślimakiem. A jest, dobra, tu może. Ale to on jest schowany. Był schowany, no. O, dobra. Poczekaj, czyli możesz zejść na dół za żółtymi drzwiami. Znaczy ja to... Tak, znaczy za drzwiami jakimiś, nie? Ale już nie mogę wrócić stamtąd, więc jak zejdę, to jest, wiesz, kaplica. Poczekaj, bo pokazuje mi, gdzie zejdziesz, chyba. No, to mogę schodzić? No, jak zejdziesz, to będę musiał to ci idę. Przestawić... Nie schodź, bo będę musiał ci przestawić... Już jestem, już się ładuję. Najpierw ci muszę przestawić, żebyś mógł tam żyć. To na produkcji testujemy. Dobra, jestem. No dobra, to pewnie jesteś obok... Lamy z długim ogonem i Pegazolamy jesteś pewnie jakiś tam symbol, tak? Nic nie ma w okolicy, ale jak puścisz ten, to będę widział. Ale ja nie wiem, gdzie jesteś. Wydawało mi się, tu będziesz. Tu jest jednak zapytanie jakieś jest. Co tu musisz jest? Tu są drzwi zamknięte. Jeszcze nie trafiłem na żaden. Okej. Chyba muszę iść za strzałkami po prostu, nie będę się rozglądał. Idę za strzałkami póki co. Tu musisz dojść do koła sterowego, to na pewno. Wszystko, jakiś symbol widzisz, to opisuj, bo wydaje mi się, tu powinieneś przejść, a może tu się strzałkę, idę za strzałką, tak mi mówi. Kurde, gdzie ty jesteś teraz? A tu jeszcze jest jedna mapa! What fuck! W ogóle jeszcze jednej mapy nie zauważyłem przez cały ten czas. Zrobiło się jasno, ale o, będę widział jakiś symbol zaraz. Oby. A tam wiem, są drzwi? Włączać. O nie, mam takie czerwone strzałki. Znaczy, jak miałeś ten rąb czerwony, nie? No. To teraz są dwa takie symbole. Trójkąciki, dwa u góry i na dole takie pół rąbu. Co? A, no to może mówię, głowa Hollow Knighta, głowa to robaka taka? To może być, tylko że to i tak końcówka mi tlenu nie klucza? Daje, tylko koło tego mijam. Koło tego przyszedłem. A jest tam symbol lamy? Na Pegazolamy jakiejś? Właśnie się rozglądam, nic nie widzę. Na skręcie będzie, na narożniku. Mam jakiś klucz, znaczy koło, tak jak na statku, to przekręcam. O, to tu... A to no, jest! Przekręciłem ten ci symbol. Ster. To już wiesz, gdzie jestem? Wiem, gdzie jesteś. Wiem, którędy ci muszę tlen pójść. A tam jeszcze jakiś znak zapytania jest, jakąś rura. Obok tego? Po drugiej stronie steru jest coś, co jest u mnie oznaczone jako znak zapytania.
I jest jakaś rura od tego dochodząca. To nie, to nie mam tego. Ja w ogóle nie widzę żadnej rury, żeby sobie tlen ściągnąć. Dobra, muszę ci tlen. To czekaj, tam muszę ci tlen tam doprowadzić. No ale, ja nie wiem, gdzie tam... ale ja nie mam jeszcze tutaj żadnej rury z tlenem, nie? Więc i tak nie wiadomo. Masz rurę z tlenem. No tam ten symbol, który opisujesz, to jest. A, dobra, tak, mam. No to rzucaj mi, przyda się. Tylko ja to muszę teraz rozkminić. Jak ci dostarczyć ten tlen? Czekaj, tędy idzie rura. Tylko tutaj. Tlen, nie? Żebyś się tam. Wiesz, oj, to może być poszło. Ciężkie, żebym ci dopuścił tlen, bo ja nie wiem, jak te rury idą. Tutaj. No spokojnie, mam jeszcze jakieś 40 sekund, więc wiesz. O Jezu, gdzie ta rura idzie? A tam na górę w ogóle mogę wejść? Bo rury idą gdzieś na górze, gdzie ja nie mam dostępu do w ogóle może obrotu jednego. Lepiej jakbym wracał i się rozglądał gdzieś na zewnątrz. Nie, dobra, ten ster, co mi otworzyłeś, daje mi wejście do nowej komnaty. Okej, okay, to coś. O Jezus. O Boże! Tlen mi się kończy. Tu... Cicho! Nie stresuj mnie, bo będzie gorzej. Nie stresuj mnie. Tutaj. Dobra. Ale ty chcesz tę rurę. Mhm. Ty chcesz tę rurę i to idzie tędy. To muszę puścić tu. Fok. I to idzie... Tu, może tu? Nie wiem jeszcze, jak to puścić. Jezu, jakie to jest skomplikowane. Ach, tu mogę ci puścić chyba tlen. Czyli to musi być chyba... Która to musi być rura? Ta rura. Tak. Coś może? Się świeci? Masz ale tlen? Nie. Hollow Knighta zapaliłeś, ale otworzyłeś Hollow drzwi. Knighta? Otworzyłeś drzwi, ale koło Hollow Knighta by mogła być rura. Czekaj, ale to nie ma rury. Ale nie jest zapalony. Gdzie ty masz tlen przy Hollow Knightie gdzieś? Nie mam, drzwi otworzyłeś. Dobra, spróbuję dojść gdziekolwiek, bo... Drzwi od... A, wiem, to jest inny Hollow Knight, trochę się nie rozumiemy. Niedobrze, dobra. Inną mam rurę koło tego, szybko tego. Pegas, lama z Pegazem i z... strusi ogon. Pawia no to, ogon, okay. Taki długi ogon. No puszczaj no tlen szybko. No ale ja nie mogę ci 10 sekund. Tam. No to ci nie puszczę teraz. To nie puszczę, to umieramy znów. Bo nie zrozumieliśmy się, gdzie indziej jest symbol. To co nazywasz Hollow Knightem, to u mnie zupełnie co inny symbol. To nie może to. Uda mi się te drzwi otworzyć tak na śmierć. A jej nie, zabrakło. Ale ja nie wiem, to co, jaki symbol mam ci otworzyć tlen, bo ja nie wiem, bo wszystko nazywamy Hollow Knightem. Hollow Knight był prawdopodobnie dobry, tylko że on nie puścił tlen, on otworzył drzwi. A tam obok niego był widocznie tlen, ale coś, inny co... symbol puszcza tlen teraz. O, no, dojdziemy do tego, tylko pytanie, tlen. Czy znowu będzie trzeba nurkować, przejść to wszystko, czy jak? Symbole przy róży otwierają drzwi, a lamy dają mi powietrze. O, tak. Co? Nie! No tak! No, a przecież rąb. No i przy rąbie jest rura, która daje się tlen. Ja ustalam rąb. Nie, ale... lamy nie są potrzebne. Nie, ten przy rąbie daje mi tlen, żeby otworzyć drzwi. W sensie, masz dwa systemy. Tlenem no. Otwierasz drzwi i tlen dajesz mi. Okej. Okay. Nie? I jak jest tlen przy lamie, to ten tlen przy lamie jest rurą, która daje mi powietrze, a tlen przy symbolach, tak jak mówiłem, te rąby, to one są do otwierania drzwi. To mi nie daje powietrza, nie? Ale to przecież... Więc teraz odpalasz, żebym przeszedł dalej, to odpalasz... Nie rozumiesz mnie. Dojdźmy do tlenu i wtedy sobie pogadamy, bo ja ale w tej chwili się duszę. Dobrze, no to co ci mam otworzyć? Otwórz te dwa trójkąty i ten rąb. To wygląda jak taki bikini, coś takiego, nie? No to, co było wcześniej musisz otwarte. Bardziej opisać, nie mam pojęcia, o czym mówisz. To, co zanim umarłem, było otwarte. Ale ja nie wiem, bo czy mogłem coś przez przypadek ci otworzyć, ja otworzyłem nie, zupełnie nie, co to było innego. Dobrze, to było dobrze. Ty myślałeś, że to jest ten Hollow Knight, czy coś? Nie, zostawmy Hollow Knighta, musisz mi opisać poszczególne trójkąty. Dwa trójkąty takie, jakby prostokątne. Odwrócone do wszystkie siebie tyłem. Odwrócone do tyłem. Siebie tyłem. Co to jest tył trójkąta? No ten najdłuższy ten. Dobra, bikini, widzę, cycki bikini, i majtki no, odwrócone, o tak? Ten cały czas mówię, no. O to no, ci chodzi. No, łatwiej. Kuźwa, ale to nie jest takie, wiesz co, to nie jest takie... Bo dopiero jak to otworzysz, to ja mogę... O, dobra, masz. Zrobiłeś to, no, masz. Dziękuję. Przez przypadek, i teraz... ale dosłownie obróciłem losowe dwie rzeczy. Teraz idę do lamy i przy lamie będziesz musiał mi dać tlen, który pozwoli mi oddychać. To ja ci muszę powiedzieć jedną rzecz, którą musisz zrozumieć. No. Ja mam dokładnie ten sam symbol, kuźwa, i ten sam symbol z rurą z tlenem, który daje ci tlen, a ty mi mówisz, że nie daje tlenu, ale czasami daje tlen. Ja nie wiem, który z nich daje. Nie, tlen, on który nie dawał do tej pory tlenu. Żaden z tych symboli nie dał mi tlenu. Ale rąb ci dawał tlen. Wiesz co, ja sobie pierwszy. Już... Nie dawał mi tlenu rąb. Nie? Rąb też otwierał drzwi. Mi tlen dają tylko lamy. I w tej chwili mam lamę... ze skrzydłem
I z takim jakby pawiem położonym na dół ogonem. Dobrze. Tasie ogon. No i jak to odpalisz, to będę miał tlen, żeby oddychać, nie? Ale to ja mam przy symbolach rury z tlenem, a nie przy lamach. To jest dziwne. To ja coś, daj mi tlen, to pogadamy na spokojnie. No. To taka główka jest, nie? Głowa lisa, tak? Można tak to nazwać? Może być? Wiem, głowa lisa? Głowa lisa. Uszy w górę? Uszy w górę, no. No. Kuźwa. Teraz gdzie jest ten symbol? Tu jest ten symbol. Jak ci mam doprowadzić tutaj zaraz, tlen? Zaraz umrę, nie? Cicho. Tu idzie tlen. Tu idzie tlen. Tu idzie tlen. Tu muszę przestawić. I tu muszę przestawić, powinieneś mieć przy lisie chyba. Jest, dobrze, dobrze. I przy takich symbolach ja mogę, no i teraz na spokojnie możemy pogadać. Przy takich symbolach ja mogę oddychać. A przy tych bikini i tak dalej, ty mi tylko otwierasz drzwi. Ja w ogóle nawet nie widzę symbolu bikini. Nie mam go na mapach, nawet nie wiem gdzie jesteś na tej mapie, żeby ci wiedzieć. No to jak go przed chwilą odblokowałeś? Bo go znalazłem w rurach, ale nie ma go na mapach. No to te symbole w rurach otwierają mi drzwi, a tylko lamy otwierają mi powietrze, dają mi powietrze. Teraz się rozumiemy? Ale to jest zupełnie bez sensu, jeśli chodzi o moje rzeczy, bo... Uśpa, no jak mam ci to wyjaśnić? Ja pierdzielę. Wychodzi na to, że symbol, który ty mi podajesz, czasami robi jedno, czasami robi drugie. Nie. Nie mam pojęcia, co zrobi. Rąb otwierał też tylko drzwi. On nie dawał powietrza. Ale lis daje ci powietrze. No, znaczy a to jest dokładnie u mnie ten sam symbol. Symbol z rurą tlenem. Kurde. Ale to nie patrz na to, że on daje... Bo inaczej, jak masz te symbole a la rąb, bikini, tam też idzie tlen, ale to jest tlen, który otwiera drzwi. On służy do zasilania, jak gdyby otwarcia drzwi, nie? Dobrze, ale ja po swoich symbolach nie wiem, czy to ci da tlen, czy to ci coś otworzy. Ja mam tak ten sam symbol. To ja ci mówię. Właśnie, dobrze. Widzę lamę, to mi da tlen, jak widzę symbol ten taki czerwony, to będzie otwierał drzwi, więc to ja ci mówię, czy coś mi da tlen, czy mi otworzy drzwi tylko, nie? Inaczej, po prostu musisz tą rurę odpalić, no czy mi da tlen, czy drzwi, to na jedno wychodzi, bo po prostu pozwala iść dalej. Dobra, to nurkuje niżej, już się rozumiemy, więc... No jest zejście niżej, tak, ale to jest główna ścieżka, którą musisz przejść. Ja tu mogę sobie otworzyć na później, jakby przyszło zginąć, to żeby już nie biegać raz jeszcze za tym samym. Bo są jeszcze jakieś drzwi z oznaczaniem z rurą z tlenem, nie wiem co one oznaczają w takim wypadku. Najlepsze jest to, że wy dokładnie widzicie dwie strony i jest wam o wiele łatwiej zrozumieć, a my się nie widzimy i jest problem. Chyba, że nie pokażę, nie? Ale możesz nie pokazywać, żeby było tak ciężej, no. Niech przeżywają ten koszmarek z nami. Dobra, ląduję niżej, może to będzie koniec już. Jestem ciekaw, czy trafisz na taki... czy na ten symbol trafisz. Bo to jest i tu mam na start też tlen? Aż dziwne. A może dobra, to jest włączone. Idę za strzałkami, Dobra. No to ja czekam na jakiś Do tej pory było tak, że on chodził za strzałkami. No jak będę coś widział, to ci powiem co dalej. Tu mam jakieś drzwi, ale nie widzę żadnych symboli przy nich, więc pewnie symbol będzie do nich gdzieś dalej, albo z drugiej strony. No teraz musisz dojść do tego batyskafu w sumie, do tego symbolu z batyskafem, no. On cały czas wszystkie mapki i teraz musisz mi odpalić, i to pewnie będzie ten symbol od tych drzwi. Mam kwadracik i przyklejone do niego dwa trójkąty. W sumie wygląda jak taki samochód ze światłami na bok odpalonymi, albo jak taki megafon, góra-dół. Tak jakby w prawo klucz francuski. O tak, może być. Dobra. Też tak. No i to ale mi otworzy drzwi, to mi nie da tlenu, to mi otworzy drzwi. O kurde, ale to jest dziwne, bo to było przy sterze. To byłeś przy sterze dawno temu. Okej, to już... Ale może wiesz, jestem poziom niżej, pod sterem na przykład. Dobra, widzę ten symbol, muszę ci tam dostarczyć tlen, mówisz, tak? Tak, i to mi prawdopodobnie otworzy drzwi, to nie pozwoli mi oddychać, więc wiesz, nie czuj, że to już koniec, nie? No dobra. Jakoś tak, spróbujemy, tak. To jest, wiesz, eksperyment teraz, gdzie ja puszczam te rury. To jest trzecia rura. To jest ta rura, tylko muszę pewnie to puścić. Działało pewnie jakoś tak. Jakąś inną rurą to musi przejść. O Jezu, to jest skomplikowane. I chyba to ci powinno dać. O tak. I tak, to otworzyło drzwi, ale jeszcze nie pozwala mi oddychać, nie? Żebyś nie czuł, że to już koniec. To jeszcze nie koniec. To jakby to pokazywało mi jaki tu świat podwodny. To mi trochę pokazuje, jakby coś otworzyło faktycznie, ale nie wiadomo co. Idę dalej, tylko tu nie ma żadnych strzałek, ani żadnych lam, a ja muszę powoli już pomyśleć o oddychaniu. O nie, tu znowu widzę te rąby, co były na początku, ale to nie wiem, czy to coś otworzy. Mam chwilowo te rąby z początku, ale nie wiem, czy z nimi trzeba coś grzebać. Ale wiesz co, bo ja tu widzę symbol, że jest rąb
trójkąty tworzą rąb z przestrzeni pomiędzy trójkątami. A to tak, tak, to ma być, no, to też otworzy mi kolejne drzwi. Poczekaj, bo nie skończyłem. W środku rąb masz. No taki symbol jak na początku, ten co pierwszy otworzyłeś. Stworzony z rąbem jest, bo to jest inny symbol, ty jesteś chyba tutaj, dobra. Bo jest rąb wpisany i rąb z trójkątów. To są dwa różne symbole. A, nie, to wpisane w środek. No tak jak no na początku był. Tak jak na nie początku. Na początku. Na dobra. Początku jest wpisany. Pusty środek jest pusty. Tam. No, to. A środek jest pusty? Środek jest pusty, no. A w narożnikach masz tylko trójkąty. Dobra, no to ci to przesunę. Okej, okay, no to dobra, bo jeszcze jest drugi rąb. Dobra, poczekaj, daj mi sekundę. Tylko wiesz, inne nie będą działały. Może to ten układ powinien ci pomóc. Pomógł ci? Nie. Coś spieprzyłem. Tu idzie. Powinien. To może jednak ten drugi rąb? Nie, to tak. To co? Kuźwa, tylko mam to wracać do drzwi? Się... Nie, to się nawzajem wyklucza. Poczekaj, bo już stresuję się i już jest gorzej. Spokojnie, jeszcze mam takie jakieś, no nie wiem. Muszę od tej strony. Tu. 40 sekund. Tu, a to jak masz tamtą? To dobrze, tu. Teraz idzie rura tu. Idzie rura tu, muszę przenieść ją prawdopodobnie tu. Jeżeli mówisz, że to jest wpisany rąb, to tak cię ustawię. Teraz która rura tutaj musi pójść? Może być ta rura. Gdzie ta rura pójdzie? Nie, ta rura pójdzie źle. Ta rura? Dobra, to musi być... To musi być lewa rura, żeby mógł ci dać tlen do tego rąba. Lewa rura. Jezus. Jest, tak? jest dobrze, dobra, otwarte. Dobra. Jedziesz, tylko teraz wiesz, to jeszcze nie jest radość, bo ja teraz muszę znaleźć jakąś lamę do oddychania. A co ten rąb ci otworzył? Ten rąb ci nie dał teraz... Drzwi, to były tylko drzwi. Kuźwa, to ten sam symbol raz otwiera drzwi, raz daje ci tlen? Już... Nie, no cały czas ci mówię od początku, że ten symbol otwierał drzwi, na początku też on otwierał drzwi. Dobrze, teraz okay, szybko szukam jakiejś lamy w okolicy, żeby mieć rurę z powietrzem, bo się uduszę zaraz. Dobrze, no to a najgorzej, dawaj. Że nie będziemy mieli za dużo czasu, żeby to ustawić. O nie, to jest kolejne. O, to ja chyba tutaj? Muszę wyjść. Teraz mam dwa takie, jakby taki pazur by rozdarł coś na skórze. Dwa takie rąby, takie rozciągnięte. Takie. Pionowe? Tak, takie pionowe. Tylko, że dobra, to mi też tylko otworzy drzwi. Ja mam oddychać. Kurde, ale ty jak byłeś przy tamtych drzwiach, to tam przecież mógłbyś wrócić do głównego wyjścia. Nie, bo żeby miałem oddychać. Zejście na dół i nie mogłem już się wdrapać do góry. No to szukaj oddychania w takim razie. Nie wiem, czy. No, nie mam tu nigdzie, no. No nic, otwierać ci no, to? Ale... Czy szukasz nie wiem, rury? Czy sens, bo zaraz zginiemy i tak, ale... Ja ci mogę otworzyć te pazury szybko. Aha, no to chyba. Otwieraj szybko. Jak możesz to szybko, to może już będzie... Oj, tak, kurczę, to nie masz. Mogę szybciej. Ale nie wiedziałem, że ta rura pójdzie. Aha. Nie wiedziałem, że to chyba ma wyjście. Idzie. Ja mam szansę się uratować. Tak, mam powietrze. No, więc oni specjalnie dali chyba na koniec takie, żeby nie można było sobie oddechu wziąć. Dobra. No, w końcu... Co się dzieje? Zdjąłem z głowy te całe wichajstwo. Koniec? Idę. No, jestem w jakimś podwodnym świecie, więc spróbuję wyciągnąć jakiś klucz. Co za męka, nie? Dobra, bo pochodnia teraz... Pochodnia mi teraz... działa, nareszcie. No, ciekawe. Tu jest ten sam symbol, co tu jest. Ty się tak zafiksowałeś może... tym, że to tam da ci tlen, nie? To... Jestem no ciekaw, bo wszędzie co widziałeś, widzę rurę z tlenem, że każdy symbol daje ci tlen u mnie. To wszystko tak wygląda. Dopiero ty mi powiedziałeś, jest, że to nie co zawsze. Mówię, że, znaczy to zawsze daje tlen, tylko jeden daje tlen do oddychania, pod który mogę się podpiąć, a no drugi właśnie, daje ale myślałem, tlen... że do oddychania ci zawsze daje. Mi też się otworzyły drzwi. O, to może Jezu. Możesz tu przyjść. Najbardziej dramatyczna zagadka, powiem ci. No. Zawsze jak jest czasówka. Tu coś mam. O kuźwa. Tu coś chyba jest, mam. Chyba zaraz się zobaczymy. No, bo tu widzę dwie wajchy. O mój Boże. Może wypłyniemy na zewnątrz. Gdzie ty jesteś? Ja jestem w środku czegoś takiego pod wodą. Pod wodą jesteś dalej? Jestem nad wodą. Widzę jakiś dziwny system. O, coś co właśnie chyba uruchomiłeś. Dobra, wyciągasz mnie. O! Okej. No. No to chyba wyłazisz. Bo cały problem był taki, że w sumie to nie powinieneś się interesować tym, czy mi to otwiera drzwi, czy daje tlen. Tylko po prostu klikać, co widzę, nie? No tak, no to tak starałem się robić, tylko byłem pewny, że zawsze tlen dostanie, a ty nagle mówisz, jedź do kolejnego symbolu, bo nie ma tlenu, a ja widzę, że tlen ci da. Po prostu po symbolach widzę, że ci da tlen, a się okazuje, że jednak nie. Patrz, o, jesteśmy, no. O kurde. Dawaj tu, na wajchę. Nie, chyba samo wyjdzie, chyba samo się otworzy. Ale tu mam, można coś trzymać, chodź do mnie. Ale jak mam wejść do... A, bo tam jest... Z drugiej strony jest jakieś wejście. A tu jest coś jeszcze. Ty, ja tu mogę jakąś kuszą strzelać. To co, widzę, to nie będzie koniec naszej zagadki? Ja myślałem, ja nie że mogę... już będziemy na plac wracać. To idź, zawsze... obejdź to dookoła, tu jest jakieś nie takie mogę. Przejście. A tu, jeszcze dalej? A nie masz tam wyjścia?
Tu patrz, jestem z pochodnią. Jezu, ile tego tu że jest. Mam wejść do ciebie. Tu jest kolejny zestaw zagadek, ja chyba nie mogę obejść faktycznie tego. Weź tu wyjść po swojej jakaś stronie. No wyszedłem, ale... No to znowu musimy komunikować, bo to są nowe zagadki. Mm. Już. A. Tak. Ty za masz jedną stronę, ja mam drugą. Spędziliśmy. Za dużo. Brak tlenu i mózg już siada. Okej, dobra. A, no to chyba zostawimy w takim razie do ciebie. No, tak? No to coś... Wystarczy komunikacji na dzisiaj? Coś dłuższego się tu szykuje, nie? Tu będzie dłuższa zagadka. No, tak to wygląda. Bo tu ja mam jeszcze zablokowaną zagadkę z symbolami jakimiś. No ja właśnie też to widzę pełno symboli, nie mogę nimi operować i później mam taki... Co jest? Chyba mogę? Znaczy, nie, dobra, ja jakby ja mam odblokowany... komputerek z literkami A, B, C, D, E. I te literki to tak sugerują mi jakby połączenia drucików na przestrzeni 2 na 3. To ja mam zupełnie coś innego. No dobra, ale to a jakby coś ruszył? Tak chociaż testowo coś ruszył. No to coś mogę liter... To czekaj, to jest długa, to na duszę E. To chyba mam... inny system. Albo D. A tu jedynka, stronie. Dwa. A, ja mam dobra. Symbole. Nie, to ja dostaję rury, którymi mogę... Dobra, to już to widzę. Ale to rozkminimy u ciebie. Bo ja sobie mogę wyciągnąć rurę, którymi łączę jakby takie... Mam takie matryce 4x4 i mam coś na nich połączyć. Tak, i mam matryce 4x4, mam różne symbole i różne kolory na tych symbolach. Tak, i będę musiał to jakoś rurami połączyć, ale to już rozkminimy w kolejnym odcinku, bo to będzie na dłuższą lamę, nie? Na dłuższą lamę. O kurczę. No muszę przyznać, że tutaj rzeczywiście było. Zrobili taką kurczę. No zobaczysz, to czasóweczki, tak to wyglądało. Czasóweczki najbardziej stresują, bo to jedź ten tlen, dawaj tlen, ale ja nie mogę ci. Przecież ci dałem tlen, otworzyłem ci symbol. Mnie zastanawia tylko, jak u ciebie te lamy wyglądały, że mówiłeś, że one tak samo jak te symbole wyglądają. Bo w ogóle lama jest... Te wszystkie stwory były zupełnie gdzie indziej na mapie, niż one nie zawsze były przy symbolu. No nie umiem ci tego opisać. To jest mapka, która ma... Chętnie zobaczę. Całkowity jakiś... fuck upy na tych symbolach. No zobaczysz, no zobaczysz. Może to... wtedy zrozumiesz, dlaczego nie mogliśmy się dogadać. A w kolejnym odcinku widzimy się u Staszka i będziemy tutaj się bawić rurami. Tak. Mam nadzieję, że tu nie będzie czasówki, bo to zawsze najbardziej stresuje. Mm-hmm. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. A także Staszek. Trzymajcie się. Hej, hej. Pies lizał tę zagadkę.